Hej, cześć, witajcie, jestem Maxi, to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Rage. Wracamy sobie do gierki, skończyliśmy ostatnio tutaj. I nagle zgasło światło i nie wiem, co się teraz będzie działo, więc zaczynamy. Czytajmy tekstury na szybko. Znowu ten kutafix. Jezu. Jezu, nie, tego nie widziałem. Jako poleciał. Dobra, idziemy. Idziemy. Zobaczymy, gdzie wejdziemy. O Jezu, znowu jakieś te kurde glutafiksy. Tu już nic więcej nie ma. Spieprzam stąd. Szmaty raz, dwa. Coś tutaj. Zobaczy się w mieście. O, jesteśmy na początku. O, sweet. Wypierdylam stąd. O, i jedziemy oddać tego questa. Przy okazji tu jeszcze się chwilę z bandytami pobawimy, bo to co, co mi tam. No już tam jeżdżę. Ciotman. Gdzie on jest? Aha, to jest wieżyczka jeszcze. No to już jej nie ma. Tam jest. Sweet. Dobra, to jedziemy tędy. Kurde, końcówka HP naszego Kupryna. Nie wiem, czy dojedziemy potem z powrotem do chatki. Znaczy do Wellspring. To jest latające, wiecie? Jakieś kurde. LOL. Nie jedziemy do niego na dół. Zobaczymy, co on nam da. Hello. Wróciłeś w jednym kawałku. A teraz nie ruszaj się. To zainstaluje ten defibrylator. To nie boli. Za bardzo. Proszę bardzo. Teraz masz dwa razy więcej wskrzeszającej mocy, a sądzę, że będzie ci potrzebna. Pamiętaj, że władza jest bezwzględna. Jeśli będziesz sam, to tylko kwestia czasu, kiedy cię dorwą. Twoja przyszłość na zawsze należy do ruchu oporu, ale obecnie nie chcemy obrać tej ścieżki. W porządku, skończyłem analizę tej próbki feltrytu od ciebie. Bandyci usilnie starają się, z powodzeniem jak się zdaje, dokonać przetopu feltrytu na rodzaj przyspieszacza eksplozji. Bardzo niebezpieczny w ich rękach. Kawałek jest już niegroźny, ale zanieś go do Claytona. Powinien wiedzieć, czemu stawia czoła. Zanieś mu to. Wkrótce, przyjacielu z przeszłości. Dobra, więc wracamy do Claytona. To jest chyba, o ile się nie mylę, to jest tam, gdzie na początku nam dawali questy i od kogo miałem tego shota. To tam jakiś taki parking był. Nie parking, tylko takie tam piętra były i tam oni stali w ogóle. Chyba tam. Dobra, ale robię sobie save'a, bo nie wiem, czy przejadę teraz przez tych bandytów. To se wczytam najwyżej, nie? Bo już się polecały, nie? No i już czekają. Good. Może dam radę. Gdzie on jest? No ja znów będziemy się ganiać.
Dobra, już chyba koniec. Końcówka HP mam. Dobra, jedziemy do domu. Ja sobie zapiszę na wszelki, bo nie wiem, czy mini bomba do nas przyjedzie teraz. Myślę, że do nas jakieś wieżyczki strzelają. Boże, za naprawę teraz ze 100 dolców weźmie ode mnie. Jedziemy powoli, bo jak będzie ta bomba... Jezu, jak ja wolno jadę teraz dziwnie tak. Chyba nie będzie bomby. A jak wyjedzie i mnie rozwali, to się chyba wkurzy. Tutaj zawsze była ta bomba, o ile się nie mylę. A przecież... Nie, dobra, nie wiem. Tych bomb już chyba nie ma, wiecie, bo my je powstrzymaliśmy. Byliśmy tam, przecież rozpierduchę im zrobiliśmy taką, że... Dobra, yeah, dożyliśmy. No, nareszcie w tym miasteczku. Jest, nareszcie, nareszcie. O Boże, o kurwa. O kurde. Wellspring. Ponoć odwiedziłeś starego Kwazira. Ten człowiek jest pełen wiedzy. Na twoim miejscu słuchałbym, co mówi. Wspólna praca daje korzyść wszystkim obywatelom. Dobra. Idziemy najpierw sobie do burmistrza, bo mam po drodze. O nie wiem, u kogo tego questa miałem. Bardzo ciekawe i niepokojące. Dziękuję ci za twą pomoc. Weź to za fatygę. Co? Słyszysz to? To znowu alarm ze studni. Carlson ciągle panikuje, bo zawsze boi się najgorszego. Pewnie nic takiego. Ale może sprawdziłbyś to dla mnie, Dobra, nie wiem, o co chodzi, ale... No... Gdzie ja się wrąbałem? Okej, idziemy teraz do sali. Tylko ci podrapię. Dobrze sobie radzisz z bronią. Mam nadzieję znów cię niedługo zobaczy. Strzelam, że 14. A! Widzieliście! Kurwa, moje strzały są tak zajrąbiście celne. Jacob. Słyszałem, że to ty czynisz pustkowia bezpieczniejszymi. A wal się. Jakieś drzwi były, przyszedłem. No! Witaj, nieznajomy. Przybysz z daleka jak nie widziałem cię wcześniej. Masz ochotę spróbować szczęścia w kartach? Zechcesz pomóc człowiekowi przypełnionemu? No dawaj. Oto prosta gra w karty. Łatwo opanować jej zasady, ale osiągnięcie mistrzostwa może zająć całe życie. Dobra, oto jak w nią gramy. Zaczynasz z własną talią. Zgadza się, własną talią. A z tej talii możesz wybrać karty, które uważasz, że będą najlepsze do rozgrywki. Trochę szczęścia, trochę strategii, dużo dobrej zabawy. Nie masz talii? Mogę ci sprzedać startową talię. Nie będzie najlepsza z możliwych, ale przynajmniej nauczysz się grać i zaczniesz rozumieć, że musisz naprawdę szybko znaleźć lepsze karty. Gotów kupić startową talię? Nie, nie będę grać w karty. Może i można coś tam zarobić, ale ja nie lubię w karty grać. Nie umiem grać w karty. On mówi, że coś tam, że trzeba strategię, że trzeba być dobrym w to i lala. Ja nie chuja umiem, więc nie idę tam. Ale chcę sobie wolę zagrać. Obstawiam 25 jak zawsze, rzucam. Co za gówno, przegram. No ta, no nie. Dobry rzut. Dobry rzut. Ta, dobry rzut, dobry rzut. Ci kija w dupę włożę. O, oh, fuck yeah, o kur. 250? Jeszcze raz. No dalej. Spadam. No i tak, no teraz to jest tak specjalnie ustawione, żeby za dużo nie zarobić. No widzicie? Jaki bezczel. Rzucaj. No nie! Kurwa, idę stąd. Wypierdzielam stąd. Rzucaj. Chociaż. Dobra, jeszcze raz. Rzucaj. Idę stąd, ja pierdolę. No ja to pierdolę, ja stąd idę. Weźcie mi to wyłącznie. No bo dobra, jeszcze. Yeah. Dobra, ja już dziękuję, bo teraz zacznę przegrywać. A już wgrałem stówkę, to... Dzień dobry.
chcesz przejrzeć moje towary? To gówno nadal tu stoi, nie wiem co to jest. Pohandlujemy? Dobra. Ale ja tylko chcę ci sprzedać, bo zapas to ja mam. Tego nie będę używać, będę wypierdzielać mi z tym. Wróciło. Czekajcie, to najpierw tak. Chcę sobie pokonstruować i zobaczyć co mogę w ogóle stworzyć. Tego samochodzika nie będę sprzedawać, więc tak. To mogę sprzedać, albo czekajcie. Śmigliki jakieś tam mogę zrobić, to sobie zrobię. Mogę zrobić sobie gryzarki, ok. To mam 4 gryzareczki. O, mogę sobie wszystkie bandaże zrobić. To sobie zrobię. Zawsze się przydadzą. To kupię od niego trochę tego płynu jeszcze. Dobra. Co mi to daje? Zwiększą maksymalne zdrowie na 60 sekund. Dłuższy czas działania. No to nie, ja dziękuję. Czyli tak. To mogę sprzedać. Przewód, mała paczka baterii i samochód RC. Czy do tego potrzebuję? Nie. Dobra. Czyli wiemy, co sprzedaję. Dawaj. Mam tu najlepsze zaopatrzenie. Kwiat komety. Ja tego nie chcę. To zostawiam. Nieznane przepisy. To dobra, sprzedam. To też sprzedaję. Tu też nie potrzebuję. O Jezu, coś tam sprzedałem. Dobra, trudno. Paczka wyposażenie to sobie zostawię. Przewód to tego nie chcę. Lufa wieżyczki to sobie zostawię. To mi jest niepotrzebne. Albo dobra, zostawię sobie. Książki, po co mi książki, po co mi butelki? Potworna przekąska, po co mi to? To po co mi to? To po co mi? Po co mi to, po co mi to? Ryzarka do zamków, to sobie zostawiam. Narzędzie zardzewiałe, ale tego nie potrzebuję. Coś jeszcze? No coś tu sprzedałem, tego nie chcę. Dobra. 4 jebane tysiące, o Jezu. Nie wiem, czy teraz kupujemy, czy nie. Zostało nam 8 minut. Robić zakupy, czy nie robić? Dobra, robimy teraz zakupy. Monokular, tego nie potrzebuję. Tu są te talie, karty, ja tego nie potrzebuję. Wydłużenie strzelby. Wezmę. To też wezmę. Okej, gdzie mam myszkę? Tutaj. Tutaj sobie uzupełnię troszeczkę. O Jezu, drogie te rakiety, kur... Rakiety. Tego nie chcę, tego też nie. Tego sobie trochę kupię. Co tu mam? Rakiety samonaprowadzające. O! To są te rakietki. Dobra. Sweet. I tu. Wyzwarzę grube mamuśki, które są grubaski, jednak przeciwieństwo do nich zatrzymałem dopiero na ścianie. Ło, dobre. Wyzwarzę naboje, to sobie kupuję, bo to są lepsze naboje do tego, tego. Schemat robota zwiadowczego. Wytwarza robota, jeszcze maszynę, bo... No, nie chcę. To sobie mogę kupić. Paczka materiałów wybuchowych, tego nie chcę. To chciałem kupić. Tego nie chcę. Co tu jeszcze mamy? Samochód RC, nie chcę. Tego nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę.
Widzicie, jakie zakupy. Jeszcze tyle kasy zostało. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Chcesz przejrzeć moje towary? Kurwa, dopiero przejrzałem. Wieżyczka strażnicza. No, mogę sobie zrobić. Naboje boom. Co potrzebuję? Co to jest? Paczka materiałów wybuchowych. Oh, oh my god. Ile dostanę? Naboi? 10. Paczka materiałów wybuchowych. Jedne z najlepszych towarów. Paczka materiałów wybuchowych. Tu jest. 5. Okej. Zamknij. Dzisiaj robimy zakupy, kurde. Dobra, zrobimy sobie te naboje boom, bo one ponad są zarąbiste. To będziemy tylko ich teraz używać. Czemu nie mogę? Aha, dobra. Tutaj ze samochodzika to ja nie dziękuję. Nie mam już miło dużo. Co to jest? Gryzarki 4, bandaże sobie zrobimy. Już będzie na zapas, wiecie. Czasami są potrzebne. Skoro już tyle tych szmat zebraliśmy na poprzedniej misji, to sobie zrobimy na zapas, nie? 2, 1 i 0. Tego nie chcę. To sobie zrobimy. Bo nie wiem co to, trzeba wypróbować. Się z tobą handluję. Jeszcze dawaj, może coś kupię, bo mam 2000. Pohandlujemy. No bea. To sobie kupię ten karabinek. Pomogę ustabilizować karabin. 400 mam tracić na taki szojs. Szojse! O Jezu, ale mam granat, chyba sobie jeszcze kupię. O kurwa, o kurwa, kurwa, 100 granatów, ja pierdolę, gdzie on to pomieści, kurwa. Śmigliki, nie, to nie. Zmniejsza rozrzut tego starego zardzewiałego. Rozrzut zmniejsza, czy pomaga stabilizować karabin? Nie wiem, kupimy obydwa, już trudno się mówi. Kupimy sobie trochę też naboi do tego już cygana. Tylko który to jest teraz? Pociski feltrytowe. Maksymalnie mam. To ty tu jeszcze masz. Czekaj, zobaczymy. Wytwarza grube mamuśki. O ja pierdzielę, jak to brzmi. Schemat robota z tego nie chcę. Dobra, to na razie tyle. Zostało nam 1300 i nie wiem, co z tym zrobić. Dzięki nawzajem. Jeszcze ogarnijmy, czy... Okej, okay, czyli nic. Jeszcze raz sobie pykniemy w to. Mam ochotę taką. I kaprys. Chyba przegram. No, przegram. No coś trudno. Dobra, jeszcze raz rzucimy sobie. No dalej. No rzucam, no. Rzucaj. No na bank idę stąd. Na co te pieniądze mam wydawać, co? Powiedzcie mi. Skoro już mam naboje do wszystkiego. Zdrowia, i mam... przyjacielu. Dzia wzajemnie. Pokupisz części. Wiem. Hejka, młodziku. Zdrówko, przyjacielu. Tak, mówiłeś. Wbijemy do szeryfa, może coś ma do nas. Zamknięty. Dupek. Mieliśmy jakiegoś gościa znaleźć od ścieków, nie wiem gdzie on jest. Ale cześć. Chyba go... Cześć, cześć. Pardon, nie wiem co chodzi. Pardon. Chyba to jakieś przywitanie, czy chuj wie co. Nie wiem po jakiemu to nawet. Pardon, pierwszy raz słyszę.
O Jezu, gdzie jest to zakiszone miejsce? Uwaga, obywatele Wellspring. Jako wasz burmistrz mam obowiązek upewnić się, że biznes i handel działają w mieście swobodnie. Niestety, pojawiły się raporty o śrubowaniu cen, wstrzymywaniu sprzedaży i o nieuczciwych praktykach biznesowych. Charakter miasta budują jego mieszkańcy i wszyscy muszą. Cześć. Cześć. Kurde, no. I bardziej atrakcyjne dla handlowców i podróżników z zewnątrz. Pamiętajcie, że kiedy jeden z was odnosi sukces, wszyscy odnosimy sukces. Pracując wspólnie, cześć, możemy dalej budować bezpieczne i dobrze prosperujące. Dobra, zegarek mi pokazuje, że już mam kończyć. A ja chcę tylko dziodo znaleźć. Gdzie to jest? No tu nic już nie ma, no. To co za shit? Tu były jakieś drzwi. Może teraz otworzyli. Są zamknięte. Aha, on mówi, że jest w bazie gdzieś. Niech zgadnę. Słyszałem opowieści o ludziach ginących w pobliżu miasta umarłych. To niebezpieczne. Chcesz sprawdzić swoją dalę? Nie wiem, kuźwa. Śpi w pracy. Syfus. No fuck my life. Gdzie to się szło? Czekajcie, ja kiedyś już byłem tutaj w tych takich jakichś ściekach, czy co to było? Nie, to nie. O, coś tu się otworzyło. No tam, no kurwa, oczywiście. No, nareszcie przysłali mi kogoś do pomocy. Do cholery, sytuacja robi się krytyczna. Słyszysz? Krytyczna! Trzeba się tym szybko zająć. Tak. Nazywam się Carlson i zarządzam pompownią. Byłem na dole sprawdzić sprzęt, kiedy wtargnął klan bandytów i zaczął plądrować. Ledwie uszedłem z życiem. Teraz grożą, że zatrują nasze zasoby wody. Wiesz, do czego to doprowadzi? Zadusi miasto. Nie można do tego dopuścić. Nie do cholery. Trzeba rozprawić się z bandytami i wygląda na to, że ty jesteś naszą nadzieją. Dobrze. Powstrzymaj tego, kto to robi i zdobądź toksynę, zanim zatruje wodę. Dobra, czyli kolejnym questem będzie zejście tutaj do tych ścieków i musimy po prostu jakoś odtruć chyba tą wodę, tak? Dobrze zrozumiałem albo źle. Więc następną misję zaczniemy sobie tutaj. Ja póki co robię F5 i dzięki, że oglądaliście, dajcie łapkę w górę i pa pa.